Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Jak widać, słoneczko tu wpada do samochodu, więc pogoda w miarę dzisiaj dopisuje, choć ja mam jeszcze długi rękaw, bo powiem Wam, że trochę przywiewa, ale jak jest słońce, to od razu człowiekowi się chce żyć. No nie macie tak, ja na przykład tak mam, uwaga, bo mi tu coś, jakiś włos mi dyndał i jeszcze byłoby to widać na kamerze. Ja jestem sama, jak widzicie, fotelika Miłoszka nie ma, Hanusia już w żłobku. Miłoszek jest teraz u mojej mamy. My tymczasowo, ale to naprawdę na chwilę. No bo co? No bo temat domu wciąż jest aktualny i właściwie on nabiera tempa, bo jak wiecie, już w czerwcu odbieramy nasze nowe lokum. No i już powoli ogarniamy wszystkie rzeczy. No i jedną z tych rzeczy jest właśnie to, że musimy kupić panele, a właściwie nie kupić, bo byliśmy już, jak oglądacie nas dokładnie, to wiecie, że byliśmy już obejrzeć panele, wybraliśmy już nasz odcień, dom wiejski naturalny, tak się szumnie nazywa, ten panel winylowy, ten odcień tego panelu. W każdym razie musimy mieć pomiar, no bo wiadomo, przyjeżdża pan konkretnie, musi sprawdzić, czy trzeba zrobić jakąś taką specjalną wylewkę, bo podobno pod panele winylowe musi być taka tafla i to zależy, jaką mamy wylewkę. Jak mamy taką gładką wylewkę, to nie trzeba już będzie nic zrobić, a jak mamy jakąś tam chropowatą, to trzeba będzie jeszcze dodatkowo właśnie taką specjalną wylewkę zrobić. No i pan przyjeżdża na pomiar. I co? No i dzwonię ostatnio, a właściwie to chyba Mati dzwoni, do biura dewelopera, do tej pani, z którą się kontaktujemy zawsze, no i mówi: pani Aniu, w poniedziałek będzie pomiar, możemy przyjechać tylko na chwilę, weźmiemy klucze, ogarniemy sobie to i oddamy. A pani Ania mówi: ale ja już wam nie pomogę, wy sobie radźcie sami, ja już oddałam klucze wykonawcom, bo tam wiecie, jeszcze biały montaż wchodzi. Jak wam zależy, to sobie po prostu tam idźcie i z kimś tam się dogadajcie. No więc ja właśnie po to pojechałam, dlatego jestem bez Haneczki i Miłoszka, na budowę, żeby po prostu z kimś się tam dogadać, żebyśmy mogli wejść i ten pomiar zrobić. No i na szczęście się udało, choć znowu pan z paneli nas troszkę zawiódł i boję się, że już się źle zaczyna, bo dzwonił do mnie w piątek, no to ja dzisiaj w poniedziałek, wiecie, szybko lecę tam, bo jak się dowiedziałam, że będzie taki problem z tymi kluczami, żeby coś ogarnąć, bo mówi mi w piątek, że no w poniedziałek koło 11 albo 12 by był, że jeszcze w poniedziałek dokładnie mi zadzwoni, czy to będzie 11 czy 12. Mówię: okej, ja już, wiecie, na złamanie karku lecę na tą budowę. Po czym się okazuje, dzwoni do mnie, że jak ja już zadzwoniłam, że miałam taki problem, ale że ogarnęłam wszystko, że może przyjeżdżać na ten pomiar. I on do mnie mówi: no ale ja dzisiaj nie dam rady, jutro na 9. No to ja co? Na zód do tego gościa tam na tą budowę i mu mówię: czy może być jutro na 9, czy też tu będzie, czy będziemy mogli na chwilę tu wejść. No i ten gościu taki fajny mówi: tak, tak, możecie przyjechać. Wychodzę, idę z powrotem do samochodu, ruszam. I dzwoni do mnie ten od paneli i mówi do mnie: wie pani co, bo ja się pomylił, bo ja jutro tam też jeszcze coś mam do zrobienia i obych był w środę na 9. No to co? Jo zaś te auto na zot, na ta budowa. No i co? I mówię do tego pana, że no sorry, to nie jest moja wina, no zrobiłam z siebie już chyba idiotkę razy 1000, no ale w sumie nie z mojej winy. No i znowu mu mówię, że ten gościu z paneli do mnie dzwonił i powiedział, że czy może być w środę na 9. No i ten pan mówi, że ja nie wiem, czy już tu będę, ale na tam, na osiedlu, na tej budowie stoi tam taka budka piętrowa, nie wiem, czy to ochroniarze są, czy tam ci inspektorzy sobie działają. Tam na pewno ktoś zawsze będzie, tam zostawię ten klucz, więc możecie sobie w środę o 9 podjechać, iść, poprosić o ten klucz i coś się ogarnie, żebyście mogli zrobić ten pomiar. No, no i więc to jest taka krótka historia, ale najważniejsze jest to, że ta historia się kończy dobrze, czyli ogarnęłam. No, a czy w sumie się dobrze do końca skończy, to się okaże. No, a ogólnie rzecz biorąc, to u nas się bardzo dużo dzieje, no bo już rozglądamy się za sprzętami. Właściwie nie rozglądamy, to już jest etap, kiedy w tym tygodniu prawdopodobnie dokonamy zakupu. No i w związku z tym pomyślałam sobie, że założę osobnego Instagrama, takiego bardziej, wiecie, budowlanego, że tak to nazwę. Właśnie myślę nad nazwą, jakby go sobie tu nazwać i tam będę relacjonować też właśnie takie prace, jakie panele wybieramy, wiecie, takie
dokładne zdjęcia. Tak jak są takie Instagramy poświęcone właśnie budowie czy urządzaniu domu, takie wnętrzarskie, budowlane. No i tak sobie wymyśliłam, że to będzie znowu fajna pamiątka i taki udokumentowanie tego procesu urządzania i remontu domu. Więc ja już myślę nad nazwą, a Was już serdecznie na niego zapraszam, bo ja mam nadzieję, że jest dzisiaj poniedziałek. Wy będziecie tego vloga oglądać w sobotę, że ja już do soboty wymyślę nazwę i sobie założę tego Instagrama. No to zapraszam serdecznie. No i jak się te moje dziecko sprawowało? Mama, nie rycz, bo nagrywam, będziesz na vlogu, jak ryczysz na mnie, nie? Miłoszku, powiedz. Babcia, nie krzyczy. Ojeju, ty śpi. Chodź. Nie budzimy, nie budzimy skarbusia. Chyba się dobrze sprawowało, skoro śpi dalej. Dobra, mamo, jak się Miłoszek sprawował? Bo teraz widzę, że śpi pięknie. No jak zwykle super. Przy babci jest zawsze grzeczny. O, dobrze, widzicie? No i bez problemu. To widzisz, to nie masz co narzekać. O, nie. A, widzicie? I to jest dobry sposób. Babcia chciała się, wiecie, powiedzieć, że jest super, jest zawsze grzeczny, a teraz niech się męczy. A co, tu są moje dzieci takie kochane? Hanelcia i Miłoszek. No, ja taka, ty jesteś super siostra, nie? Kochasz Miłoszka? No to super. A ja pokażę, że go kochasz. Dasz mu całuska. A Miłoszek też cię kocha, bo się śmieje. A, coś tam zauważył na suficie i mu się to spodobało. O suficie? Delikatnie. No hej, Miłoszuś. Ty, Hania, a pokażemy, co ty sobie ostatnio kupiłaś w Rossmanie? O, tak, Rossmanie. No, a Hania, jak prawdziwa kobieta, byłyśmy w Rossmanie, zobaczcie. Kupiła sobie żel pod prysznic. I co tu sobie, ty sobie to wybrałaś? Bo ja mówię, dobra, weź sobie jakiś żel pod prysznic. Wzięła ten i mówi, mamo, ale bym to chciała. No co to jest, pokaż. Co to jest? Ja mam trzy takie. Tak, masz dwa. Jeden i dwa. A co to jest? Ty wiesz, co to jest? Do czego to służy? To. Do włosów, to jest taka odżywka, taka do ułatwiająca rozczesywanie. To jest księżyczka, bo się bardzo to jest ciotka. Tak, tak, i to jest właśnie do włosów, a ty też jesteś taką księżniczką, jeszcze masz kręcone włosy, jest ciężko czasem je rozczesać. I teraz będzie ci łatwiej, tak? Mamie właściwie łatwiej będzie rozczesać. No, już się zaczyna, już się zaczyna. Starsza siostra daje mu popalić. I no, a teraz udawaj całuskami, a tu mu... moje skarby. Witajcie, nie wiem, czy to jest nowy vlog, czy pan Kasiu już witała. Ja już się witałam. Aneszka? My, wiecie, po ten... No mieszkamy na walizkach. Mieszkamy na walizkach i kontynuujemy poszukiwania czegoś na chrzciny, co mógłbym się ubrać. Ja, moja żona i moje dziecko. I teraz nastąpi ten przymiarka marynarki, w którą kiedyś się mieściłem, a którą Paulinka przywiozła od teściów. I dlatego mierzę na parkingu przed sklepem. Ale żeby mi się rękawy skróciły. No ale wszystko, to chyba tak miałeś. Bo tak jest okej, by było, Mateusz. To jest no, ale nie no, zapinać się. Kto się zapinał w takie marynarki, nie, to człowieku? Jest kontrola pod brzuszkiem. Brzuszka o, kontrola. No widzisz, nawet się zapiąłeś. No i pasuje. Co? No. Może coś ten tu kołnierz ten. Co, będzie coś z tego? No będzie. Pokaż byłoby. Mnie w podglądzie dobra, kamery. No. Lustro. No patrz. No fajnie, no. Parkingowy boj. Dwa złote godzina. Nawet się zapiąłeś. Ej. No, spoko. To nie jest tak źle z tobą. A może jednak ta. Ale jest trochę. Ale po kto się zapinał w marynarka tako? To już między no. mężem a żoną dojdzie do no, tej właśnie. Naszej dyskusji. No. Tak, tak, dokładnie. No także reasumując, jak widzicie, jest jakaś deska ratunku w razie niepowodzeń. A w ogóle chciałem tylko powiedzieć, bo sporo z was, drogie dziewczyny, drogie panie, pisało, że Hania, a zrób stój. Zakupy w Pawo, a zrób zakupy tu, a zrób zakupy tam. W sensie pisaliście dużo sieciówek. Słuchajcie, żadna ta sieciówka nie miała na mnie marynarki. Byliśmy, żadna. No. I Pawo, ja garnitury z Pawo bardzo lubię, lubiłem, ale ostatnio widzę, że nie mają na mnie niczego.
Bytomie, Lawardy, jakieś tam... Giacomo Conti miałeś ślubny. No. Miałem ślubny, nic nie było. Nic nie było. 188, 116 i już jest lipa, nie? No, znaczy były, ale tylko czarne i granatowe właśnie, no, o to chodzi. No, a czarny mam, granatowego nie chcę, wiecie, no bo coś się ma dziać. Ale też tak, jak są jakieś wzorzaste, no to dostałem informację, że po prostu już takich... wielkich rozmiarów nie szyją, nie tak, szyją, no. Że szyją po prostu i już, że takie to się, no bo to się nie sprzedaje, tak, no wiadomo, no bo jest... dlatego ja tak jak taki ulep po prostu na czarno, na granatowo, no idziemy. Tyle. Także nie, odpadając wycie, dzięki za porady, ale tu jest ciepło, dzięki za porady. Ciemno tu jest. Dzięki za porady, tak, byłem w Pawo, byłem we wszystkich sieciówkach, no na razie jest lipa. Ale Pawo bardzo lubi garnitury, polecam, bo dobre cenowo można wyrwać, a jakościowo jest. No ale. Jeden. Zero. Jedźmy od dołu do góry. Kiedy ci się rozładował aparat? Jeszcze się nie rozładował, ale no, tak wiesz. Widzę, że przeszłaś na telefon. No. Oje. No, zaraz będziemy. Pajączyk, mama! To jest komar, nie bój się. Komar! Nic ci się nie stanie. Mama, komar jest! Mama, komar! No widzimy, spokojnie. Moi drodzy, Mateuszowi wczoraj również nie udało się kupić garnituru ani marynarki i uwaga, namierzył marynarkę, wyglądał w niej bosko. Jestem może nieobiektywna, bo to mój mąż jest bardzo przystojny oczywiście. Dalej kocham go tak samo, jestem zakochana tak jak pierwszego dnia, kiedy się poznaliśmy, więc jestem na pewno nieobiektywna, ale naprawdę wyglądał fajnie i pojawił się problem ze spodniami. I to nie, już Wam mówię, nie w pasie. Pojawił się problem ze spodniami w łydkach, no bo Mateusz ma te łydki dość pokaźne. Zawsze miał, wiecie, z tego biegania mu się to tak ubiło i naprawdę te łydki są pokaźne, a te garnitury są teraz takie, wiecie, szyte na slim, no i na tych łydkach niestety ten kant się otwierał, no i nieładnie to wyglądało i znowu zostaliśmy w punkcie wyjścia, a ja jestem znowu w sklepie, podjechałam do Platana, o i ktoś mnie ściga właśnie, bo mi dzwoni telefon. Idę jeszcze zobaczyć coś do Haneczki, no bo zapowiadają pogodę 16 stopni i deszcz w niedzielę, 29 maja, no masakra. A Haneczka ma same takie fajne letnie sukienki, no i obawiam się, jak będzie deszcz i 16 stopni, że będzie jej po prostu za zimno. A kto do mnie dzwoni? Jakiś numer, to może lepiej odbiorę. Tak, słucham? Zrobił prezent. Dzisiaj będzie przebodźcowanie 500. Nosicie to, taki jest świat kolorowy. Takie sklepy fajne. Tak się tu wszystko świeci. Ojeju. Dobra, mama weźmie wózek, bo tata. No. Okej, okay. A mama ma jeszcze herbatkę, to nie wiem, jak się poradza. Aha, zapiąłeś go. Kupiłem marynarkę. Udało się, jest sukces i krawat. Ale nie zobaczycie w tym vlogu jak, bo to dopiero jak już na chrzcie, nie? Nie pokażemy. Albo krawat im chociaż pokazać. O, albo daj przedsmak. O, no to pokazuj ten krawat, bo nie szło go znaleźć. Chciałem przyciąć, bo żona i tak zlikowała kolor marynarki. Co, fajny? O, piękny. Mi się mega podoba. Granatowy z niebieskim i z białym. Białe kwiatuszki z listkami. No. To teraz wiesz, teraz jaki kolor marynarki, jak obstawiacie? Macie trzy wybory. Biała, granatowa, niebieska, zielona, ale też przyciągnąłem. Zielona? Jak myślicie, jaki kolor? Ja wiem, a wy się dowiecie. Mateusz. Uspokój się, Mateusz. No. Ja już zaczynam śniadanie sobie, no i oczywiście z kawą. Nie wiem, co się ze mną stało, ale tak jak Wam wspominałam, zaczęłam pić kawę i teraz przerzuciłam się nawet na parzoną. Oczywiście ona jest słaba, no ale codziennie muszę tą kawę wypić, więc już chyba lekkie uzależnienie weszło od kawki. W każdym razie, co Wam chciałam powiedzieć, że sobie dzisiaj tu na spokojnie jem śniadanko, bo Haneczka spała wczoraj znowu u moich rodziców.
Wczoraj odbieram ją ze żłobka, wychodzi i mówi: mamo, ja bym chciała jechać do babci i do dziadka spać. Kąpać się w dużej wannie, wiecie o co chodzi. Ja chcę do dziadka, dziadek pójdzie ze mną na huśtawkę i tak dalej. No i co, zadzwoniłam do mamy, mama mówi: tak, nic nie mają, mogę ją przywieźć. No i Hania w siódmym niebie pojechała spać do dziadków. Dziś ją oczywiście odbieram od razu ze żłobka, bo ja to jestem już tak stęskniona, że masakra, nie? No ale Hania chciała, jest zadowolona, ale dzisiaj rano przed żłobkiem oczywiście rozmawiałyśmy już przez telefon i mówiła: tak, mamusiu, ja już chcę dzisiaj do domku, do ciebie, do tatusia, do Miłoszka, już się stęskniłam, więc do żłobka pojadę ją odebrać i już będziemy znowu w czwórkę. No a ja chciałam jeszcze wrócić do tematu, bo na początku vloga wspominałam, że będzie pomiar paneli i się tak nieciekawie zaczyna. I powiem wam tyle, że dziś jest środa, miał być pomiar na 9:00. Dobrze, że napisałam SMS-a, bo wiecie, czułam pismo nosem. I napisałam SMS-a, czy pomiar paneli jest aktualny o godzinie 9:00. No i pan do mnie zadzwonił: wie pani co, a może być 11:00, bo tam coś jeszcze musi załatwić. Mówię: dobra, może być 11:00, więc teraz sobie w spokoju zjem śniadanie. No i z Miłoszkiem sobie na pomiar paneli pojedziemy i mam nadzieję, że uda mi się tam do tego naszego domu dzisiaj dostać o godzinie 11:00, żeby ten pomiar się dokonał i żeby już była kolejna rzecz odhaczona i z głowy. A dżentelmenek Miłoszek nie bardzo chce, żeby mama w spokoju zjadła śniadanko, bo chce, żeby ktoś do niego gadał. Od razu ma uśmiech na twarzy, jak kogoś widzi. A jak sam tu leży na tej macie, pomimo że tu takie fajne rzeczy wydra sobie gra, to nie jestem zainteresowany za bardzo. Wolę, jak mamcia do mnie mówi, tak? Tak, tak, tak. Woli jak mam. A ty patrzysz, co to za aparat? Co to jest? Co to mnie nagrywa? To już nie jest mamcia, tylko tu jakiś aparat z mamą jest. Hej, hej! Hej, hej, Miłosiu! No powiedz coś, mamusi! No tak, oczywiście, mój skarbuś najdroższy. A ty będziesz miał chrzest w niedzielę? Będziesz grzeczny? W kościółku będziesz grzeczny, goście przyjdą, tort będzie. Fajnie będzie, tak? O, o, o. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. A co, to jest taka laurka w żłobku zrobiłaś? Tak, taka kolorowa. Tak, ty kolorowałaś. Jestem mała. Ruszyczka. No. Wychodzę z koszyczka. Nie umiem. Pisować. Tylko. Ocałować. Mamusiu. Kocham cię. Super, super. Jaka ty już jesteś duża panna, jak ty pięknie powiedziałaś ten wiersz. A kto cię nauczył wierszyka? Ja. Tyś, nie. O, a nie babcia? Babcia cię nie uczyła? Uma. Babcia Iza cię wczoraj uczyłaś. No pięknie. I tak, a pokaż jeszcze, mama tu nagra tą laurkę. Jaka? Nie, ja tak, tego. Kocham cię, mamo. No pięknie. Kochani, dobrze być mamą, fajnie być mamą i dobrze jest mieć tą mamę. Ja też bardzo mojej mamie dziękuję za to, że jest. Ja pierwszy raz w tym roku obchodziłam święto Dnia Matki jako mama, uwaga już dwójki, szkrabów. No i co mogę powiedzieć, że rola matki dla mnie jest najważniejszą i najlepszą, jaka mnie w życiu spotkała. To zawsze było dla mnie najważniejsze, bardzo zawsze chciałam zostać matką. Nie będę rozwijać tematu, bo każda mama wie, o czym mówię, ale jeszcze widzieliście, jak cudownie... O, Miłoszek już daje mi popalić, właśnie, i to nie są tylko te dobre momenty, są i te złe, ale i tak ten uśmiech tych dzieci wszystko wynagrodzi, a Haneczka widzieliście już, no co tak się burzy mój mały misiu, a widzieliście, jak Haneczka już jest na tyle duża, że potrafiła powiedzieć mi wierszy, którego się nauczyła, zrobiła laurkę, no miód na matczyne serce, zresztą każda mama wie, o czym mówię. Ja kończę tego vloga, aha, udało się zrobić pomiar paneli, więc idziemy do przodu w temacie domu. Kończę tego vloga, dajcie łapkę w górę, jeśli się wam podobał, zasubskrybujcie nasz kanał, aby być z nami na bieżąco. I co, widzimy się w kolejnym vlogu, a tam już będzie chrzest Miłoszka, więc serdecznie zapraszamy.